kardynał Karol Wojtyła, jako metropolita krakowski, przychodził często do naszej bazyliki, siadał w drugiej ławce z tyłu kościoła, od tyłu, i tam się modlił, odmawiał modlitwę brewiarzową. Ponadto w naszej kaplicy Męki Pańskiej w każdy Wielki Piątek prowadził drogę krzyżową dla kleryków, a w Krakowie jest bardzo dużo seminariów duchownych, bo i diecezjalne, i zakonne. Także w tej kaplicy Męki Pańskiej często nasi bracia starsi widywali go spowiadającego innych ludzi, którzy tego potrzebowali. Ponadto dwukrotnie, jako już Ojciec Święty Jan Paweł II, spotykał się z ludźmi w naszej bazylice. W 1979 roku spotkał się z chorymi i z personelem medycznym, a w 1991 roku, po beatyfikacji błogosławionej Anieli Salawy, która miała miejsce na rynku krakowskim, przyszedł do jej grobu, do sarkofagu, który znajduje się właśnie w kaplicy Męki Pańskiej w naszej bazylice, i tam się modlił. Co więcej, spotkał się wtedy również z krewnymi naszych męczenników, którzy w tamtym roku, w 1991, zostali zamordowani w Paria Koto w Peru. Karol Wojtyła również zawsze przychodził do nas do bazyliki z 31 grudnia na 1 stycznia i o północy sprawował Eucharystię. I później, po tej Eucharystii noworocznej, spotykał się ze studentami, którzy obchodzili Sylwestra przy naszej bazylice w klasztorze. Więc składał im życzenia, więc takie były związki i z zakonnikami, a także z ludźmi, którzy korzystali z duszpasterstwa przy bazylice świętego Franciszka z Asyżu. Być może Jan Paweł II odkrył sobie ducha franciszkańskiego. Zresztą można wiele takich pokazać rzeczy, które wskazują na to, że miał tego ducha franciszkańskiego. Ja nawet dziennikarzom próbowałem pokazać, że na podstawie jego testamentu, który zostawił, że miał w sobie choćby tego ducha życia bez własności, w ubóstwie, prawda? Że pięknie to wyszło, jakby wybrzmiało w tym testamencie, który zostawił po swojej śmierci. Były dwa takie spotkania. Było pod oknem papieskim i było na krakowskich błoniach. Ale tak naprawdę moja przygoda z Janem Pawłem II zaczęła się o wiele wcześniej, dlatego że pierwszy raz pielgrzymowałem wraz ze swoją mamą we Wrocławiu, kiedy Jan Paweł II był w 1983 roku. Ja miałem wtedy 11 lat. Pamiętam, że żeby mieć dobre miejsce i żeby się nie spóźnić, to przyjechaliśmy z mamą dzień wcześniej i nocowałem w kopie siana. Dlatego, że papież dopiero na drugi dzień przybył do Wrocławia. Drugim takim ważnym dla mnie miejscem spotkania z Janem Pawłem II było lotnisko pod Kielcami w Masłowie. I wtedy byłem akurat po maturze w 1991 roku. I też się tak zdarzyło, że wtedy, w tego roku 91, odzyskaliśmy nasz klasztor w Chęcinach, gdzie przełożonym tego klasztoru został nasz wicedyrektor, i my wtedy z kolegami po maturze pojechaliśmy, tam się zatrzymaliśmy na nocleg i uczestniczyliśmy w tym spotkaniu we mszy świętej z Janem Pawłem II. Więc takie cztery szczególne spotkania, każde doskonale jakby zapamiętane i budzące różne takie dobre emocje, ale przede wszystkim to było, nie chodziło o same emocje, ale właśnie o to utwierdzenie się w wierze, także spotkanie ze świadkiem, który to, co mówił, w to wierzył i tak żył. I to jakby było dla nas najważniejsze. No a oczywiście także dla młodych Polaków, bo tacy wtedy byliśmy, no to chluba, to zaszczyt, to radość, że mogliśmy słuchać takiego człowieka, że też nam było dane żyć w tych czasach, kiedy pierwszy Polak po 2000 lat chrześcijaństwa został Ojcem Świętym, więc na pewno dla nas to jest błogosławieństwo. Na dobrą sprawę praktycznie nie musieliśmy wychodzić na ten skwer franciszkański, tylko można spokojnie było patrzeć na Jana Pawła II przemawiającego ze swojego okna, dlatego że naprzeciw okna papieskiego są okna naszego seminarium, a dokładnie kaplicy i pokoju rekreacyjnego, a także dwóch korytarzy, które przechodzą koło naszych pokojów, gdzie bracia klerycy mieszkają. No ale oczywiście ważne było też być z tymi ludźmi, którzy tam pielgrzymowali, którzy przychodzili z tymi młodymi ludźmi. Wtedy też się inaczej ta atmosfera udzielała, kiedy się było bardzo blisko, można powiedzieć, w tłumie ludzi. Razem się z nim można było modlić, śpiewać, wznosić okrzyki, więc mało kto korzystał z tak dogodnej sytuacji jak nasze okna seminaryjne, tylko każdy schodził na dół na ten skwer franciszkański, żeby też podkreślić jedność i duchownych ze świeckimi, świeckich z duchownymi, i zakonników z księżmi i ze świeckimi.
Mimo wszystko jakoś bardzo dobrze wspominam chyba te spotkania pod oknem papieskim, może dlatego, że byłem młodym człowiekiem, ale mi się wydaje, że bardziej dlatego też, że tam była jakby mniejsza anonimowość, była mniejsza grupa ludzi, jednak już na krakowskich Błoniach, czy wcześniej we Wrocławiu na Partynicach, czy w Masłowie pod Kielcami. To wszystko było z daleka. Człowiek się trochę tak czuł, no prawie jak przed telewizorem, dlatego że te odległości jednak robiły swoje. To, że była wielka anonimowość, praktycznie się z nikim człowiek nie znał, albo tylko się znał z niektórymi osobami, z którymi przybył na to miejsce. To jednak inne były odczucia, inne były wrażenia niż te, które rodziły się pod papieskim oknem, bo i ta odległość była bardzo bliska i ludzie praktycznie w podobnym wieku, więc jakby to, no i to, że dobrze człowiek słyszał Ojca Świętego, dobrze go widział i że to było, to nie był pisany jakiś scenariusz tych rozmów, tych wypowiedzi. To chyba wszystko powodowało taką bliskość i takie, myślę, że największe wrażenia powodowało to i jakby pozostawały w pamięci. Dla mnie to było piękne świadectwo. Ja to często podkreślam, że dla mnie to była jedna z piękniejszych encyklik, bo będąc kapłanem, będąc kaznodzieją, wiem, że łatwo jest mówić, łatwo jest nauczać, kiedy to mnie nie dotyczy, kiedy ja nie mam takich problemów, kiedy mnie cierpienie dotyka, a o wiele trudniej jest udowodnić, że to, co mówię, w to wierzę, kiedy właśnie jakieś cierpienie mnie dotyka, jakaś sytuacja jest do rozwiązania i dotyczy mojego życia, to wtedy widzę, jak to jest trudno, ale wtedy właśnie możemy jakby potwierdzić i jeszcze więcej zrobić niż na ambonie, kiedy ludzie na nas patrzą i wiedzą, że to ja te słowa kiedyś wypowiadałem, a teraz je wprowadzam w życie. I Jan Paweł II jest właśnie tego przykładem, że długi pontyfikat, ponad 26 lat i wiele rzeczy powiedział, praktycznie wszystkich rejonów życia ludzkiego dotknął i teraz jakby świat, zwłaszcza ci, którzy byli sceptyczni wobec nauczania albo byli wrogo nastawieni do nauczania, to oni najbardziej jakby wyczekiwali, jak się zachowa wobec cierpienia, które jego dotknęło, co powie. Przede wszystkim nawet już nie chodziło o powiedzenie, tylko o jego reakcję, prawda? Więc tu jakby Jan Paweł II nie zawiódł. Pokazał, że mimo tego ogromnego cierpienia, bo ono było widoczne i na jego twarzy, i nawet tym, że nie mógł wypowiadać słów, albo że wielkie problemy mu mówienie sprawiało, że jednak ufał. Nie zapomnę chyba nigdy też w życiu tego momentu, kiedy on ściskał krzyż, kiedy w Koloseum odbywała się droga krzyżowa. On już nie mógł uczestniczyć, ale uczestniczył duchowo w kaplicy i przytulił się do tego krzyża. Czyli też pokazał, że w krzyżu jest siła. To, co nawet powiedział 30 lat temu, w 1979 roku, właśnie w naszej bazylice, podczas spotkania z chorymi, powiedział wtedy takie znamienne słowa: moja siła z was. I później po kropce: moja siła z Chrystusa przez was. Mówił to do cierpiących, do chorych, że jak wielką rolę mają do odegrania ludzie chorzy, cierpiący, których niektórzy przekreślili, odrzucili, pokazali, że ich życie jest bezwartościowe. A tu właśnie Jan Paweł II, wtedy jeszcze pełen werwy, krzepy, pokazuje, że chorzy mogą wiele zrobić dla świata, dla innych ludzi. I teraz on to sam pokazuje, to co wcześniej mówił. I tu pokazał te słowa jakby: moja siła z Chrystusa przez was. Prawda? I on też się przytulił do tego Chrystusa i pokazał, że w takich trudnych problemach, w trudnych sytuacjach, w takich cierpieniach czasami bez nadziei, tą nadzieją jest Jezus Chrystus, że On pomoże podźwignąć wszystko, że On pocieszy, On przytuli, On nada sens temu cierpieniu i On jest takim oparciem, takim skutecznym oparciem dla człowieka. Czyli on sam czerpał tę siłę z krzyża, ale wtedy tym przytuleniem do tego krzyża pokazał też światu, w kim mają pokładać nadzieję, że nie w człowieku, ale w Bogu. Tak, bo tymi osobami to byliśmy my, to znaczy dziennikarze i ja.
ponieważ była taka sytuacja, że z 30 kwietnia, przepraszam, z 31 marca na 1 kwietnia położyłem się spać i dostałem o godzinie 23.30 pierwszy telefon od reportera Rzeczpospolitej z pytaniem, czy wiem, że papież umiera. No ja powiedziałem, że nic nie wiem, bo akurat przyjechałem z domu i wyjątkowo wcześniej się położyłem spać, więc rozstaliśmy się, bo skoro i tak nic nie wiedziałem. I za godzinę z TVP Kraków dostałem drugi telefon, czyli to już było po północy, w pół do pierwszej, z już takim pewnikiem, że papież umiera, co robi Kraków, czy właśnie powinniśmy zainicjować jakieś modlitwy. I wtedy, gdy mi dziennikarze z TVP Kraków to uświadomili, postanowiłem zadzwonić do gwardiana klasztoru, ojca Andrzeja Zająca i do rektora naszego Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów, ojca Mariana Gołąba, i powiedzieć o tej sytuacji, że papież bardzo podupadł na zdrowiu, że wiele osób podejrzewa, że ten etap jego choroby już prowadzi bezpośrednio do śmierci, żeby podjąć modlitwy. I kiedy ustaliliśmy, że tak się stanie, wczesnym rankiem, kiedy bracia wstaną, to od razu te pierwsze msze, pierwsze modlitwy będą w intencjach Ojca Świętego. Tę informację przekazałem już około w pół do trzeciej do telewizji i przed szóstą rano ekipy telewizyjne już stały pod naszym klasztorem, pod naszą bazyliką, czyli naprzeciw okna papieskiego, i o godzinie 6 rano w bazylice odprawiała się msza święta, na której nasz franciszkanin zapowiedział intencje, właśnie, że modlimy się o zdrowie dla Ojca Świętego, o ulgę w cierpieniu, a 6:06 w naszym seminarium, piętro wyżej, rektor seminarium tę samą intencję zapowiedział braciom klerykom, więc to były wspólne nasze pierwsze chyba modlitwy, takie oficjalne, publiczne, i pierwsze relacje z tych modlitw, które podjął Kraków, podjęli franciszkanie. Więc to było zarazem bardzo dramatyczne, dramatyczne takie chwile, sytuacje, a zarazem no, dla nas takie wyjątkowe, że w jakiś sposób dzięki dziennikarzom no, mogliśmy być tymi pierwszymi, którzy zainicjowali modlitwy, do których zaprosili za pośrednictwem też mediów innych, aby się dołączyli. No i wtedy wiadomo, po pierwszych relacjach zaczęli napływać ludzie. Ja już praktycznie z franciszkańskiej nie wróciłem dopiero po 10 dniach. Oczywiście wracałem na noc, ale można powiedzieć, że od rana do wieczora byłem tam, dlatego że się opiekowałem dziennikarzami, bo bardzo szybko powstało miasteczko telewizyjne na naszym skwerze franciszkańskiej naprzeciw okna papieskiego. I o ile reporterzy radiowi, prasowi biegali, przemieszczali się, no to dziennikarze telewizyjni ze względu na sprzęt, ze względu na wozy transmisyjne, no nie mogli się za bardzo przemieszczać. Musieli ciągle czuwać na wezwania Warszawy, na live'y, więc nasi bracia udostępnili im całą rozmównicę, wielką rozmównicę, w której zagwarantowaliśmy kawę, herbatę, także jakieś ciasto, tak żeby oni mogli się ogrzać, bo to były chłodne dni, ale także żeby mogli przygotować się do następnych wejść na antenę, czy nawet umówić się z gośćmi, przegadać rozmowy, które mieli podjąć. Ludzi przybywało coraz więcej, właśnie też dzięki pośrednictwu mediom przychodzili właśnie do tego symbolicznego miejsca, pod okno papieskie, no bo tam Jan Paweł II, można powiedzieć, wiele lat przeżył jako biskup, jako metropolita krakowski, ale także ilekroć przybywał z oficjalnymi wizytami, pielgrzymkami do ojczyzny, do Krakowa, to tam mieszkał, w oknie papieskim spotykał się, przemawiał do młodzieży, więc jakby to uznano za takie najważniejsze, symboliczne miejsce w Polsce. Bo oczywiście te live wypowiedzi, różne wejścia dziennikarzy były też w innych miejscach, między innymi także na krakowskich Błoniach, ale no w jakiś sposób te inne miejsca kojarzyły się z różnymi rzeczami, nie tylko z wizytami papieskimi, a okno papieskie jednoznacznie się kojarzyło z pielgrzymkami, ze spotkaniami z młodzieżą, tym bardziej, że młodzi ludzie jakby trzon stanowili, więc dla nich to też chyba było takie miejsce, gdzie chętnie wracali. I od tamtego momentu
praktycznie już po śmierci papieża, po 2 kwietnia, na tym parkanie, który jest przy naszej bazylice, przy tym małym skwerku, który jest jeszcze na tym dużym skwerze, pojawiały się pierwsze znicze i one są zapalane co roku 2 kwietnia, ale od pewnego czasu zauważyłem, że także uroczystość Wszystkich Świętych. Nawet w tym roku, mimo że już tyle lat upłynęło, ludzie pamiętają 1 listopada, mimo że tam nikt nie umarł, w tym miejscu zawsze płoną znicze. Z tego, co pamiętam, to ja tę informację otrzymałem od bodajże dziennikarki Brygidy Grysiak z TVN24, jeśli się nie mylę. W każdym razie na pewno od kogoś z dziennikarzy telewizyjnych z prośbą, abym przekazał tę informację prowadzącemu czuwanie modlitwy właśnie pod oknem papieskim przy naszej bazylice. I wtedy pamiętam, że się przedzierałem właśnie przez ten gęstniejący z minuty na minutę tłum, żeby dotrzeć do tego człowieka, który prowadził te modlitwy, do kapłana, i żeby on w sposób jak najbardziej godny i jak najlepszy mógł tę informację przekazać. I później też po tym przekazaniu tej informacji oczywiście było słychać wręcz płacz, ale też nastała taka cisza, której się nie da jakby powtórzyć. I później spontanicznie się zrodziło pragnienie, żeby podziękować za to życie Jana Pawła II, za ten jego piękny pontyfikat, i w naszej bazylice została odprawiona msza święta właśnie wtedy w nocy. No i to były takie momenty, gdzie w ogóle ten okres czuwania i ten okres przed mszą świętą powodował to, że nasi bracia całymi godzinami spowiadali, kolejki wielkie przed konfesjonałami się ustawiały, czyli dla nas to były w jakiś sposób rekolekcje. Na pewno cała ta kampania, tak w cudzysłowie powiedzieć, ale te wszystkie relacje, które pojawiały się w mediach, ten cały czas antenowy poświęcony odchodzeniu Jana Pawła II spowodował, że ludzie zaczęli się zastanawiać też nad własnym życiem. Zaczęto lepiej analizować nauczanie Jana Pawła II. Także pokazywano w jakiś sposób to, co było takie, można powiedzieć, perełki z nauczania Jana Pawła II. To inaczej to by rozbrzmiewało, inaczej to dochodziło w takich sytuacjach właśnie trudnych, cierpienia, poczucia, że tracimy kogoś, kto był dla nas ważny, kto dla nas był autorytetem, to myślę, że wtedy to nauczanie jakby z taką podwojoną, jeśli nie zwielokrotnioną siłą uderzało w człowieka. Ja na przykład znam osobiście 2 osoby, znane publicznie, dlatego nie mogę ich wymieniać nazwisk, imion, którzy pod wpływem tego czasu przejścia Jana Pawła II z tego świata do nieba zmieniły swoje życie. Ale nie zmieniły na chwilkę, ale są konsekwentne od tylu lat i są dla mnie przykładami, wzorami do naśladowania, osoby świeckie, które się do tego mi przyznały osobiście, że to na nich spowodowało właśnie tą zmianę w ich życiu i można powiedzieć, że rozpoczęły piękniejsze życie, ładne życie, które cieszy nie tylko te osoby zainteresowane, ale także ich bliskich i ich znajomych, którzy z nimi przystają. W każdym razie na pewno jest coś takiego, że są takie chwile, które w sposób taki silny, mocny oddziaływują na człowieka i potrafią być dla niego takim punktem zwrotnym w jego życiu, które potrafią o 180 stopni obrócić to życie. I myślę, że to jest taki najpiękniejszy owoc tych dni, że zarazem człowiek wiedział, że kogoś traci, jakby duchownych też to napawało jakimś smutkiem, żalem, że ktoś taki odchodzi, ale równocześnie mieliśmy tyle dowodów na radość, żeby być radosnym, być szczęśliwym, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg działa, także poprzez takie trudne sytuacje, poprzez cierpienie, jak może wiele zmieniać na lepsze, właśnie czyjeś postępowanie,
czyjeś patrzenie na świat, postrzeganie tego świata, traktowanie Boga i ludzi. Więc to można powiedzieć, te owoce były tak szybko widoczne i to było najpiękniejsze. Nie te kwiaty, nie te znicze, ale ta zmiana ludzi. U kibiców też to było piękne, choć szkoda, że takie krótkotrwałe. Jednak wtedy mi się nie chciało wierzyć, kiedy właśnie Brygida Grysiak z TVN24 prosiła mnie, abym poprowadził kibiców spod okna papieskiego na krakowskie Błonia, dlatego że do niej przyszli przedstawiciele tych kibiców, a było ich 10 tysięcy, z prośbą, żeby znalazłem jakiegoś duchownego, który mógłby z nimi pójść i z nimi się pomodlić najpierw pod oknem papieskim, a później na krakowskich Błoniach. Nie została ta propozycja przedstawiona. Skorzystałem, choć się bałem, bo miałem już doświadczenie pracy z młodzieżą w szkołach, więc wiedziałem często, co to znaczy młodzież, zwłaszcza męska młodzież, jeszcze w takiej liczbie. Ale powiem szczerze, że nigdy takiego posłuchu nie miałem, jak na jakiejkolwiek katechezie, gdzie miałem oczywiście 25 osób, 30, a nie 10 tysięcy. I jedna rzecz, która mnie też bardzo cieszyła, to nie tylko to, że był ten posłuch, ale że oni naprawdę szczerze wierzyli w to, co robią, że oni mieli te szczere pragnienia, żeby odmienić się, żeby być razem koło siebie. Kiedy się widziało na ich szyjach różne szaliki z klubami, które wiem, że były skonfliktowane ze sobą i potrafili stać obok siebie i nie patrzeć na siebie groźnie, ani nic do siebie mówić złego. Wtedy jakoś też mnie tak natchnęło, żeby nauczyć ich pozdrowienia tego franciszkańskiego pokój dobra. Jakoś to mi się tak najbardziej kojarzyło, że im tego pokoju dobra najbardziej trzeba. I Polsce trzeba, bo ciągle jeśli mówimy o kibicach, o kibolach, no to często wracają te rzeczy, te burdy na stadionach, te wszelkie waśnie, nienawiść między niektórymi osobami. Więc kiedy im powiedziałem, że to jest nasze franciszkańskie pozdrowienie, ale nikt byśmy nie mieli przeciwko temu, gdyby od dziś ono się stało waszym pozdrowieniem. I kiedy oni podchwycili to, kiedy ja mówiłem pokój, oni odpowiadali dobro, kiedy później sami już wypowiadali te dwa słowa pokój i dobro. I tak szliśmy przecież prawie kilometr na krakowskie Błonia i w takim zaangażowaniu, w takiej wierze, w takiej nadziei, że można inaczej. I nawet jeśli wiele osób nie wierzyło w ich długotrwałą przemianę, to dla tych chwil było warto, żeby też pokazać światu, ale pokazać sobie, oni mogli sobie nawzajem pokazać, że tak naprawdę z natury każdy człowiek jest dobry. I tak naprawdę każdy jest w stanie się zmienić. Tylko musi chcieć i musi chcieć w tym dobrym postanowieniu wytrwać. Oczywiście tylko przy naszych możliwościach czysto ludzkich nie jesteśmy w stanie na dłuższą metę. Ale kiedy przyjdzie do tego łaska Boża, czyli kiedy ci ludzie by korzystali z sakramentów, pokuty, komunii świętej, zawsze starali się żyć w stanie łaski uświęcającej, to ten pokój byłby trwały. No ale oczywiście ja do tego nie mógłbym ich zmusić, ani żaden kapłan, ani nawet papież nie był w stanie ich zmusić, ale oczywiście papież pokazał im też, w jaki sposób można powiedzieć, to była jego ewangelizacja już z drugiej strony, że można żyć po chrześcijańsku, można żyć Ewangelią, że to życie jest piękne, bo budzi też zachwyt innych, którzy patrzyli, nie wierzyli, robili zdjęcia, filmowali. No i tak sobie po cichu marzyli, żeby był taki raj na ziemi, jak wtedy mogliśmy dostrzec choćby przez te kilka dni. Mieliście eskortę policji? Nawet nie wiem. W ogóle ja nawet nie miałem poczucia jakiegokolwiek zagrożenia. Kiedy ja stanąłem przed oknem papieskim, kiedy powiedziałem pierwsze słowa przez mikrofon i widziałem, że jest ten posłuch. Po drugie było widać w ich oczach, jak na mnie patrzyli, że jest taka dobroć, jest takie zrozumienie, jest takie pragnienie zmiany, pokazania też światu, że oni są dobrymi ludźmi, że oni potrafią dobrze żyć. Ja naprawdę przez sekundę nie miałem jakby poczucia zagrożenia i nawet nie wiem, czy była policja, czy nie. Nie rozglądałem się. Nie miałem w ogóle takiej potrzeby. No było coś takiego, co się już chyba szybko nie powtórzy albo nigdy w moim życiu. I to było też taki dla mnie owoc, taka radość i coś takiego, co do końca chyba nie oddam w słowach. To, co wtedy doświadczyłem, co przeżyłem i co po wielu latach wciąż pamiętam.